modlimy się najpierw. Ojcze, dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje słowo od nas pracuje już. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowo ono wykonuje takie działania, Ojcze, które są nam potrzebne do wzrostu, Ojcze. Ojcze, my wydajemy owoc tego słowa, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa usuwamy wszelki problem na poziomie umysłu i emocji. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że żadna demoniczna siła nie może na nas wpływać teraz. Odsuwamy chaos, zamęt, wszelkie zaciemnienie w imieniu Jezusa. Amen. Będę dzisiaj mówił o słuchaniu Boga. Jak słuchać Boga, jak Boga słyszeć. Chciałbym, żebyście do tego podchodzili z takim od strony też sprawdzania, co wy przeżywacie w tej kwestii. Proszę cię, żebyś się nie bał, jeśli by podważyć też pewne rzeczy w sobie. Bo jeśli się okaże, że ty mylnie coś odbierałeś, to nie bój się powiedzieć mylnie odbierałem. To nie bój się. Czasami to trzeba postawić naprawdę grubą kreskę. Bo żeby coś można było prawidłowo odbierać, no to trzeba uznać, że coś się źle odbierało. To tak z każdą rzeczą. Nie bójmy się tego. Ja też musiałem przez to przejść. Teraz tak. Zaczniemy sobie od pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księga Rodzaju, 1:22. Jest napisane tak. I błogosławił im Bóg, mówiąc. Do tego przyglądamy się Apokalipsa 2:7. Zapisujcie sobie te rzeczy i potem je zestawiajcie i studiujcie. Apokalipsa 2:7. Objawienie Jana, czyli. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi. Widzimy, że Bóg mówi. Widzimy, Duch mówi. Co to znaczy? To znaczy, że głos Boga jest dla nas dostępny przez Ducha. Nie inaczej. Jest na dzień dobry. Zamykamy taki temat w ogóle. Że w jakikolwiek inny sposób On będzie komunikował się z Tobą. Bóg to Duch Święty. Ja wczoraj o tym nauczałem. Dlaczego jest bardzo ważna cykliczność tych nauczeń? Cykliczność. Bo to dzisiejsze nauczanie na przykład, ono jest zbudowane na wczorajszym, a wczorajsze na przedwczorajszym. Nie ma żadnych szans, żeby można było te rzeczy ze sobą rozdzielić. Nie można takich rzeczy zrobić. Więc jak będziecie tego przesłuchiwać, to cyklicznie sobie tak to budujcie. Bóg mieszka w duchu, komunikuje się jako duch z duchem. Duch się komunikuje z duchem. Istnieje duchowa zasada. Pamiętajcie, zasady są stałe i niezmienne, niezłomne i niepodważalne. Nie istnieje coś takiego, że Bóg ustala duchową zasadę i On tą zasadę potem pomija lub jej nie honoruje. Dlatego, że On powiedział tak. Niebo i ziemia przeminą, lecz słowa moje nie przeminą. Bóg nigdy nie zaprze się swojego słowa. On wręcz mówi, nie mogę się zaprzeć swojego słowa. Ja kiedyś zadawałem ludziom pytania, ponieważ napisałem artykuł, że Bóg nie jest wszechmogący. I to bardzo wpłynęło, bardzo dużo kontrowersji wywołało wśród chrześcijan, więc ja udowodniłem, że Bóg nie jest wszechmogący. I pokazałem kilka aspektów tego, między innymi taki aspekt, że On nie może zaprzeć się swojego słowa. Ja mówię, tam jest napisane, że nie chce? Nie. No to jak to?
Rozumiecie? A na przykład też nie możecie przestać kochać. Taki numer jest. Człowiek człowieka może przestać kochać, a Bóg nie może. Czujesz zabezpieczenie piękne? Gdzie nie może przestać kochać. Na przykład. To jest niemożliwe dla jego konstrukcji. Niemożliwa rzecz, bo to jest czysta miłość. To jak ogień nie może przestać grzać, rozumiesz? To nie może. Bo ogniem przestał być. Dla mnie to są potężne zabezpieczenia. To właśnie sformułowanie, takie rzucenie hasła, ja to na marginesie zupełnie o tym mówię teraz, że Bóg jest wszechmogący, to wprowadza chaos w życie ludzkie, bo ludzie mówią, to jak on jest wszechmogący, to może mnie odrzucić na przykład. Albo zostawić. Nie jest. Albo na przykład nie może woli twojej złamać. To też jest numer. Bo sam ją ustalił, on tego nie złamie. Nigdy. No czyli on no, nie jest wszechmogący. Teoretycznie tak, w praktyce nie. Teoretyzować to możemy, no ale bez przesady, tak? Co to jest teoria? To jakbyś zamiast męża czy żony pocałował jego zdjęcie. Tak? Bez sensu. A więc widzimy, że Bóg mówi, Duch mówi, równość, jedność. Bóg to Duch, Bóg mówi przez Ducha, mieszkając w naszym Duchu, mówi do naszego Ducha. I dopiero nasz Duch komunikuje do naszej psychice i naszemu ciału w konsekwencji dalej. Ale idźmy sobie dalej, Psalm 85, 9. A to też ciekawe, jeszcze wrócę do tego pierwszego wersetu. Bóg im błogosławił mówiąc. Ja chcę, żebyś zrozumiał w ogóle to, że Bóg wpływa na nas mówiąc. Ale to jest znowu to, co mówiliśmy dwa dni temu. Na początku było słowo, tak? Czyli widzimy Boga wyrażającego samego siebie. Psalm 85, 9. Psalm 85, 9. I tak. Chciałbym teraz usłyszeć, co mówi Bóg. Pragnienie człowieka. Chciałbym usłyszeć. To pragnienie człowieka zostało wlane w niego przez Boga samego. To, że chcemy słyszeć Boga, to jest tak normalne, jak to, że chcemy oddychać. Jak ktoś nie chce słyszeć Boga, to jest idiotą. Koniec. Bo zaprzecza samemu sobie. Rozumiecie? Ludzie mówią, mi nie zależy, żeby Bóg do mnie mówił. Ja mówię, na uwolnienia. Zapraszam. Psalm 85:9. Chciałbym, żeby powiedział do mnie coś Bóg. A więc twoje parcie na to, aby Bóg do ciebie mówił, jest zupełnie naturalne. I nigdy w ogóle nie myśl sobie, nie daj się oszukać diabłu, że coś z tobą nie w porządku, bo ty chcesz, żeby do ciebie mówił Bóg. I ty chcesz go wyraźnie słyszeć. I to nie jest żadna pycha, bo ja też chcę wyraźnie słyszeć i w ogóle się nie zgadzam z jakimiś dziwnymi sytuacjami. Chciałbym miał się swojego życia domyślać. Rozumiecie? Ja się nie będę domyślał życia. I ty też nie musisz się domyślać życia. A więc Bóg wlał w ciebie pragnienie słyszenia Jego. I lecimy sobie dalej. Hebrajczyków 3, 7-12. Hebrajczyków 3, 7-12. Zostaniemy kawałeczek dłużej. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni. Gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali oni też dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpuszczenia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Zdejmę z siebie sweterek. I tak. Pierwsza rzecz, to do ciebie, to od ciebie zależy, czy będziesz słyszał Boga. Werset 7.
Tak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. Co to znaczy? To sformułowanie oznacza, że to ode mnie zależy, czy ja będę słyszał Boga, nie od tego, czy Bóg mówi. A więc, od dzisiejszego dnia koniec z modlitwami pod tytułem Panie, powiedz mi. Bo On mówi. Co robimy? Wierzymy, że mówi. Nie prosimy, powiedz. Bo prośba, powiedz, oznacza, że podważamy fakt, że mówi. Nie podważaj faktów. To jest taka sama sformułowanie jak Panie, uzdrów mnie. Albo klasyka zwiedzenia chrześcijańskiego, Panie, pobłogosław. Pobłogosław. Nie błogosławiłeś do tej pory? Niecny Boże. Nareszcie mi pobłogosław! Ile jeszcze mam Cię prosić? Takie coś jest w głowach ludzi. Mnie to po prostu ciarki przychodzą. Pobłogosław człowieku. Panie Boże, nasze słodko, pobłogosław to jedzone. Siódmy werset. To od Ciebie zależy, czy będziesz słyszał Boga. Odpowiedzialność leży na nas, nie na Bogu. Bo Bóg mówi. Jest napisane, kto ma uszy, niech słucha. Co to znaczy? To znaczy, to od nas zależy. Od nas, ludzie, składam na was odpowiedzialność za słyszenie Boga. Bo na siebie ją złożyłem. Nie dajcie się wykoleić jakimś popranym kaznodziejom, którzy będą mówili do was, że macie utyskiwać w ogóle na to, że Bóg do was nie mówi. Zacznij wierzyć, że On mówi. Wiara jest pewnością. Wstajesz rano, jutro mówisz, Ojcze, dziękuję Ci, że mówisz do mnie. A ja jestem tym, co słyszy. Ty mówisz, ja słyszę. Taki mamy układ. Druga rzecz. Z wersetu 8. Możesz zagłuszyć Jego głos. No proszę, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. To my możemy zagłuszyć Jego głos. I tutaj jest informacja, no nie róbcie tego. Czy tutaj jest prośba, pomóż nam tego nie robić? Nie ma. No nie ma. Tutaj jest dyrektywa. Czyli jeżeli jest w Biblii dyrektywa, to oznacza, że każdy może to zrobić. Każdy może nie zagłuszać. Co też się z tym wiąże, prawda? Co implikuje to w stronę wsteczną? Że każdy też może zagłuszyć. Od kogo zależy zagłuszanie czy nie zagłuszanie? No od nas znowu. My zagłuszamy lub nie zagłuszamy. Ja zawsze do ludzi mówię, mówią, ja tak nie słyszę Pana. Ja mówię, bo Ty strasznie głośno żyjesz. Ty tak głośno żyjesz. Ty tak w ogóle podnosisz w ogóle swoje emocje do góry. Ty tak w tym wszystkim jesteś rozbuchany, prędzej, że to ja nie wiem, jakby trzeba było do Ciebie mówić. A to On nie może powiedzieć tak, że mu słyszał. Ja mówię, Ty do mnie rozmawiasz w ogóle. Jak to, czy On nie może? Człowieku, że może tak ryknąć, bo przecież ci brwi odpadną. Pytanie, czy to jest w ogóle Jego zamysł? Zaraz się dowiemy, że to nie są Jego zamysły. Zamysłem Boga nie jest ryczeć do ludzi. Rozumiecie mnie? Ja nie wiem, czy ja bym chciał w ogóle mieć relację z takim człowiekiem, do którego musiałbym ryczeć ciągle. Człowieku, ja sobie nie wyobrażam pro Ciebie, że sobie leżę sobie z żoną w łóżku. Agata! Wiesz o co chodzi? Ja bym nie chciał mieć takie relacje z moją żoną nigdy. Nigdy. Ja bym nie chciał, żebyśmy na siebie ryczeli pół życia. I nikt by nie chciał. I Bóg by też nie chciał ryczeć na ludzi. Ludzie z Boga wariata robią. Zrzucają odpowiedzialność na Niego, która leży na nich. To jest napisane, nie zagłuszajcie, nie zagłuszajcie, nie zagłuszajcie. Zagłuszanie świadome Jego głosu to bunt. Jak w dniu buntu,
Nie zagłuszajcie jak w dniu buntu. Zagłuszanie jest związane z buntem, że my w ogóle tak podnosimy różnorakie aspekty naszego życia, że przestajemy go słyszeć. Czy wy wiecie, że tak się można głośno modlić w ogóle w środku, że się nie słyszy Boga? Wielu ludzi to powinno się uspokajać, bo uspokój się, uspokój się, uspokój się. Uspokój się. Ludzie mają taką na przykład mentalność, nie wiem czy wy pewnie nie, bo wy jesteście lepsi. Więc takiej mentalności pewnie nie macie. Ale ja spotykam dużo gorszych chrześcijan i mają taką. Na przykład mają taką mentalność, że on siedzi na nabożeństwie i cały czas się modli w innych językach. Ja coś tam mówią. Ja podchodzę, co ty tam robisz? Bo wiesz, tak kaznodzieje nie robię, bo to w ogóle... Ja mówię, dlaczego ty tam mamroczysz coś? Przez coś mówię. Mówię coś. Wiesz, co masz robić teraz? Słuchać mnie, a nie poruszać buźmi. Nie módl się. Bo to szkodzi. Ale wiecie, czemu ludzie to robią? Bo to jest rękowe. Opowiadałem o pastorze. Jechałem nim samochodem. Nie, na początku myślałem, że to jest niemożliwe. Co kierowca docisnął i strzałka przeszła powyżej 120, zaczynam się modlić na innych językach. Co spadło poniżej 120, przestało się modlić. Ja mówię, wydaje mi się. On znowu 120, tam jeszcze Lamara, Belara, Maserura. Ja mówię, modlitwa lękowa na innych językach. Ale numer. Lękowa modlitwa. Na innych językach. W Duchu Świętym? Ja mam wątpliwości różne. Werset następny, 9 werset, pokazuje nam, że Jego głos jest dla Ciebie zrozumiały, ponieważ mówi On do Ciebie w takim tonie, jak objawił Ci się w znakach i cudach i przejawach mocy dotychczas. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg mówi do Ciebie Tobie znanym tonem. Tak, jak go najlepiej rozumiesz. Zobacz, jaki to jest głos. Głos Boga do człowieka. W ogóle Bóg do Ciebie mówi innym tonem niż do mnie. W ogóle innym. On będzie używał takich sformułowań do Ciebie, jakie są najbliższe Twojemu sercu. Jeżeli na przykład w największych aktach miłosnych Twojego rodzica, tak, było używane jakieś słowo, tak, to możesz się spodziewać, że Duch Święty będzie go używał. Bo to jest tata dobry. On nie chce, żebyś teraz zrozumiał. Ludzie poszukują jakiegoś tajemnego głosu, a to może być głos, tak, który mówił Twój ukochany rodzic do Ciebie. To może być głos, tak, który w Twoim życiu odegrał jakąś wielką rolę, ton głosu. Ja nie mówię, że to ma być barwa, ale ton głosu. Rozumiecie? Bóg inaczej będzie mówił do dziecka 4-letniego. Rozumiecie? Moja córka się nawróciła mając 4 lata. Ja nie wyobrażam sobie relacji Boga z moją córką, kiedy ona miała 4 lata, na zasadach takich, albowiem napisano tak. Rozumiesz, przecież mojej córce prędzej by chyba gałki oczne wypadły w ogóle. Rozumiesz, ona... Zgadnijcie, jak mówił Bóg do mojej córki, jak do 4-letniej dziewczynki. W takim tonie, który był najlepszy do przyjęcia dla niej. Do Francuza po francusku, do chłopa po chłopsku, do inteligenta po inteligencku. Rozumiecie? On mówi gwaro. Wiecie? Do Ślązaka będzie mówił po śląsku, bo on będzie najlepiej rozumiał. Do prostaka po prostaczemu, a do profesora po profesorsku. Przestańcie zamykać tą rzecz w jakąś jedną bryłkę i mówić, a jak do Ciebie Pan powiedział? A jak do Ciebie Bóg mówi? A co Cię to obchodzi? A co Cię to obchodzi, jak do mnie mówi Bóg? A może On do mnie mówi niuniuś? Bo jestem na to gotowy, żeby do mnie mówił niuniuś. Rozumiesz, o co chodzi? Ale ja na przykład wątpię, tak, w to, żeby on mówił niuniuś do osoby, która jest silnie zaburzona. Pod jakimś kątem na przykład, nie wiem, po prostu narcyzmu czy czego.
On dla każdego ma dobre rzeczy, bo to jest dobry Bóg. I ten głos Boga, to jest głos odpowiedni. Chcę, żebyś zrozumiał, to jest bardzo indywidualne. Nie porównuj tego nigdy do niczego. Tak jak go doświadczyłeś w najgłębszych elementach manifestacji, znaków, cudów, przejawów Jego obecności, tak On mówi. Ludzie, zobaczcie, wszyscy poznaliśmy Jezusa, ale każdy inaczej. Tutaj nie ma dwóch takich samych świadectw, jestem tego pewny. Czasami niektórzy z was być może poznali Jezusa w taki sposób, że ktoś inny to w ogóle by nie rozpoznał w tym Jezusa. A ty rozpoznałeś. To twój Jezus, to twój Bóg. Rozumiecie? Twój Jezus i twój Bóg. On nie przyszedł do mnie w 2001 roku w więziennej celi i nie przemówił do mnie po łacinie. Rozumiecie? On nie powiedział też do mnie rzeczy, których ja w ogóle nie pojmowałem na poziomie emocji. Ja byłem recydywistą, który stawał przez lata przed sądami. Od 15 roku życia sądzili mnie sędziowie różni. I wiecie, co usłyszałem na początku? Już nigdy nie stawisz na sąd. Bo do mnie. Rozumiesz? Ja się rozwaliłem na kawałki. Bo on to do mnie powiedział. Ja to rozumiałem jak nikt. Co to znaczy? Człowiek, który był gwałcony przez ojca, tak? Kiedy przychodzi do niego Bóg i powie do niego: jestem prawdziwy tata. To to będzie dla niego coś zupełnie innego niż dla ciebie, który miałeś normalnego ojca. On wie, jak ma mówić. On wie, co ma robić. Będzie podchodził na takim poziomie, na którym jest najbardziej zrozumiany. A więc też przestań żebrać o to, żeby on mówił jakoś lepiej. Nie poprawiaj go. Nie mów: słabo cię rozumiem. Mów do mnie inaczej. Tak, żebym rozumiał. Ludzie mówią: ja nie rozumiem, co on do mnie mówi. A mnie ty, jak świat światem, tak się nie zdarzyło, że Bóg do kogoś powiedział coś, co on nie rozumie. Jak świat światem, Bóg nie powie do nikogo czegoś, co ten ktoś nie zrozumie. Rozumiecie, ludzie, o co chodzi? Jak ktoś jest, nie wiem, ćwierć inteligentem, ma 56 IQ, jak się namęczy, się zetnie. To ma 56. I wyobraź sobie, że do niego przyjdzie Bóg i do niego powie coś na poziomie 56. I on się tam w ogóle skontaktuje z tym Bogiem, tak? Bóg nie będzie używał pro ciebie sformułowań parafraza. Bo człowiek ma 56 IQ, jak usłyszy parafraza, to mu się tak robi. Bo on nawet nie chce tego słyszeć, bo sformułowanie parafraza powoduje jakieś drżenia w mózgu. On w ogóle nie wie, co to jest parafraza i nie wie, czy chce wiedzieć. Pracowałem w magazynie budowlanym z moim kolegą, obecnie bratem ze zboru, Tadeuszem. I Tadeusz stoi i mówi do klienta, który przyszedł i się strasznie pieklił. Mówi: co mi, dlaczego pan mi to imputuje? A facet mówi: a dlaczego pan mi ubliża? Ja myślałem, że przysiądę tam. I koniec, no co mu zrobić? Rozumowa. Trochę na innych poziomach. Tak? Ale Bóg rozmawia z tobą na twoim poziomie. Twoim prywatnym poziomie. Nie tylko poziomie intelektualnym, ale poziomie przeżywania życia. Poziomie emocjonalnym. Rozumiesz? Na twoim poziomie. To chcę, żebyś zrozumiał. To jest bardzo ważne. Nie szukaj czegoś innego, bo to jest właśnie to. Werset 10 mówi nam, że przez to, że Bóg do ciebie mówi, poznajesz Jego plany, cele i dążenia związane z twoim życiem. To znaczy, że głos Boga do ciebie to jest przede wszystkim głos o tobie. Ludzie to w ogóle chodzą i mówią, myślą, że Bóg im coś powie o innych. A najlepiej, jak ja przyglądam się ludziom, którzy wszystko wiedzą o innych. To się nazywa szeroko pojęty ruch proroczy. Ja jestem pierwszy do ruchu proroczego, bo ja rozumiem ruch proroczy. Ale nie rozumiem, wiecie czego? Że ludzie więcej wiedzą o innych niż o sobie. To mnie zadziwia. To mnie zadziwia mega w ludziach.
Oni wszystko wiedzą. Wiedzą, jaki będzie miał Pan plan dla Polski. Oni wiedzą, skąd przebudzenie wyjdzie, ale nie wiedzą, dlaczego mają gacie zastarane. Oni nie wiedzą tego. To jest dla nich tajne. Ja nie wiem, dlaczego popuścimy. Nie wiem całkiem. Ale wiem, że przebudzenie wyjdzie z Polski. Jeden człowiek jakiś przyszedł, mówi, mam głębsze objawienie, wyjdzie z Mazur. Ja mówię, idźmy głębiej, może z Augustowa. Pociągnijmy ten temat, z której ulicy. Mówię do niego, ty się leczysz? On mówi, ja do ciebie z poważną sprawą. Ja mówię, jesteś zaburzony. Nie mów mi, że przebudzenie wyjdzie z Mazur. Dobrze? Nie mów mi. Bo przebudzenie nie wychodzi skądś. Tylko zaczyna się co? Od kogoś. Nie wierzcie w te głupoty, że ono wyjdzie skądś. Ono się zaczyna od kogoś. A nie skądś. Bóg nie jest Bogiem skądś. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Tak? Bóg jest Bogiem osobowym. Bóg jak chce, żeby coś się działo, to bierze człowieka. Tak? A nie region. Widziałeś kiedyś w Biblii, powołałem region. On człowieka zawsze powoływał. Zawsze człowiek. Zawsze człowiek. Przebudzony człowiek. Przebudzony człowiek. On o tobie będzie mówił. W ogóle nastaw się na to, że on będzie o tobie mówił. On chce o tobie rozmawiać w ogóle. Ty będziesz czasami go pytał o różne takie rzeczy niesamowite, a on znowu będzie z powrotem do ciebie. I ty będziesz mówił w ogóle, o co tu chodzi? To chyba są moje myśli. Naprawdę? A mi się wydaje, że to Jahwe. Takie mam wrażenie. On tak cię bardzo lubi, że bardzo chce o tobie rozmawiać. A chrześcijanie tak bardzo nie chcą o sobie rozmawiać. A jak jeszcze ktoś z nimi chce o nich rozmawiać, to jest w ogóle kaplica. O wszystkim są w stanie porozmawiać. To, tamto, robię to. Jeden z ludzi pytam, jak się czujesz? A on mówi, mieliśmy ewangelizację. Ja mówię, ty w ogóle usłyszałeś moje pytanie? Pytanie brzmiało, jak się czujesz? Odpowiedziałeś mi, że robiliście ewangelizację. Ja mówię, to jest tak w ogóle dalekie, jak wschód od zachodu. Ja się nie pytam, gdzie byłeś, tak? I co robiłeś? Bo jakbym się zapytał o to, to byś mi odpowiedział. Ja mówię, jak się czujesz? Rozumiecie? Ja miałem z taką jedną artystką, tylko że ostatnio nie widzę w kościele, ale w ogóle ja cały czas do niej mówię tak, w ogóle, bo ja specjalnie to ciągnąłem w nią, nie? Mówię w ogóle, co u ciebie, A przyprowadziłem do Jezusa kogoś, ja mówię, co u ciebie? Opowiedz mi trochę. W ogóle, opowiedz mi coś o sobie. Bo wiesz, ja ludzi prowadzę do tego, żeby oni skupili się na tym, co mówi do nich Bóg. Bo ludzie są rozkojarzeni, zagłuszają Boga, szukają gdzie indziej, a On cały czas mówi. W ogóle on chce rozmawiać z tobą, rozumiesz, człowieku? Jemu zależy bardziej na rozmawianiu z tobą niż tobie. Zagłuszanie Boga to jest odchodzenie, to jest diabelskie oszustwo, to odchodzenie na boki. Stąd te nauczania. Tu chodzi o ukierunkowanie, a nie o pobudzenie Boga do mówienia. Jego nie trzeba do mówienia, do gaduła. On powiedział, na początku było słowo. To gaduła jest. Jak on na początku wyjeżdża z taką rzeczą, na początku ja porozmawiać chcę. Coś powiem. No to tu mamy poważną sprawę. On nie powiedział, na początku było milczenie. Tak? Na początku było słowo. To Bóg gadatliwy. Takiego Boga uznałeś za swego Pana. Rozumiesz? Takiego Boga! On mówi do twojego życia! Tylko się ukierunkuj, ustaw sobie falę, takie radio stare miałem w domu, Śnieżnik się nazywało, człowieku, za komuny takie radio kupił ojciec. I te radio miało fale różne, długie, krótkie, dwa krótkie, UKF. I to były różne fale. Trzeba było dostroić taką gałą, rozumiesz? Jak wskazówka najechała na odpowiednią stacyjkę, to można było odbierać. A jakie to było? I tak chrześcijanie w głowie mają. Takie coś, ale inna fala. Bo on dziś szuka. Ja mówię, ustaw te fale tutaj. Co ty, człowieku? O, Bóg ci mówi na falach długich, ty na krótkich chcesz odbierać. Co ty na tych krótkich odbierzesz?
Radio Piekło. Zdziwiony, prawdziwie, ale mi Pan powiedział. Ja mnie Pan Ci powiedział, człowieku, Lucy Ci powiedział, dlatego masz taką miarę. Wkręcił człowieku, wiesz. Na innych falach słuchasz. Nie nadaje jak, tylko Lucy. O tym mówi 10 werset. Pokazujesz. Dalej. Bez słyszenia Bożego głosu nie ma opcji, aby trwać w Bożym odpocznieniu. Werset 11. Ludzie, którzy nie słyszą Boga, którzy zagłuszają Go, którzy nie odbierają Go, to są ludzie, którzy nie trwają w szalomie. Oni mają ciężko w życiu. Jeżeli nie słyszysz Boga, to jest Ci ciężko. Głos Boży jest Ci potrzebny do szalomu. O tym mówi werset 11. I dalej werset 12. Boży głos jest dla nas dostępny przez wiarę. Przez wiarę. Ty musisz wierzyć, że mówi do Ciebie Bóg. Werset 12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z Was złego, niewierzącego serca. To jest ciąg myślowy tutaj. Tu rozdzielili, to wzięli jakąś kratką, człowieku, ale to ci sami ludzie, co te numerki poustawiali przy tych wersetach. Rozumiecie? Tu nie było żadnych przerw, to jest ciąg myślowy. To jest myśl mówiąca o tym, że Bóg mówi i że Jego głos przez wiarę przyjmujemy. Ludzie, ja wierzę, że do mnie mówi Bóg. Czym jest wiara? Pewnością tego czego? Nie widzę. I nie słychać. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać i nie słychać. Co robimy najpierw? Wierzymy, że mówi Bóg. Co robimy po drugie? Wierzymy, że słyszymy. A zgadnijcie, co się dzieje na trzeciej pozycji? Zaczynamy słyszeć. Jak to kurczę z wiarą? Manifest jest zawsze później. Uwierzyłem, przed to powiedziałem. Uwierzyłem, przed to zobaczyłem. Inne miejsce. Ludzie, rozumiecie, o co chodzi? Wierzymy w Boży głos. Jak ktoś do ciebie, ktoś się ciebie zapyta, słyszysz Boga? Jak najbardziej. Jak często non stop? Tak do mnie mówi dużo Bóg, że już nie wiem, chciałem spisywać. Bóg do niej mówi. Słyszysz Boga? O, pewnie, że słyszę. Nigdy nie zaprzeczę, że słyszysz Boga. Nigdy nie mów, że nie słyszę. Nigdy. Tak jak nigdy nie mów, że jesteś chory, nigdy nie mów, że jesteś biedny, nigdy nie mów, że jesteś głupi. Rozumiesz? Mów, że słyszysz Boga. Mów, że Bóg do ciebie mówi, mów, że słyszysz Boga. Bo głos Boga musi mieć fundament wiary. Bo inaczej będziesz seroił coś w głowie. Czy w ogóle ty w ogóle przypuszczasz, że cokolwiek się dzieje w swoim życiu bez wiary? Nic się nie dzieje bez wiary. Nic. Łącznie z tym, że się nie słyszy głosu Boga bez wiary. Ludzie słyszą różne głupoty, potem mówią, Bóg do niej powiedział. Ja mówię, człowieku, jakby taki był Bóg, to ja w ogóle zmieniam wiarę. Jak on do ciebie taką rzecz powiedział. Podchodzi do mnie kiedyś taki człowiek i mówi do mnie, mam pytanie, czy można pić żonę, czy nie? Wierzący człowiek, wypełniony Duchem Świętym, słowo honu. A ja mówię, ale czym? No bo ja tak z ludźmi rozmawiam, no bo co mam go? Tam jak facet do mnie przychodzi, poważny człowiek, XXI wiek, centrum Europy, on się mnie pyta, czy to jest w ogóle od Boga, że się żonę bije? A w ogóle kawale leci. Ja do niego mówię, ty będziesz miał chyba trudno znaleźć żonę. No bo on analizował te rzeczy i Bóg do niego powiedział, że można karcić żonę. Tak mu Bóg powiedział. Rozumiesz? Dobrze, że on się przedzapytał. Jeszcze potwierdzić to może. Ja mówię, powiem ci coś. Mówię, będziesz miał żonę, to nie będziesz jej pił, to po pierwsze. Po drugie, w ogóle nie bijemy żon. Mówię, przykazanie 11. Nie bijemy żon. A po trzecie, mówię, to nie był Bóg. To nie był Bóg. To nie był Bóg. Bo Bóg to nie jest psychopata. No bo mówisz, bo ja, jak się bije dzieci, ja mówię, nie, tam nie jest napisane, że się bije dzieci, tylko że się karci. Ja mnie nie bije, tylko karci, tak? To nie w ten sposób się to czyta, a ty mówię, masz jakieś skrzywienie, tak? Byś chciał zdać żonę, byś chciał zdać dzieci, ustawić ich wszystkich, proszę ciebie, być jednookim królem wśród ślepców, tak?
Takie coś byś chciał zrobić? Takie jest marzenie twojego życia? No to nie był Bóg, mówię. To nie był Bóg. Kupę takich rzeczy ja słyszałem, człowieku, co Bóg, ludzie przychodzi, Bóg mi powiedział. Nie. I teraz przeczytamy sobie pierwszą Mojżeszową 3:1-4. Pierwsza Mojżeszowa 3:1-4. Pierwsza Mojżeszowa 3:1-4. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam go jeść, ani się go nie wolno dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Nie wiem, czy zauważyliście, że już sama w ogóle rozmowa z diabłem doprowadziła do zaburzenia u Ewy. Sama dyskusja z nim w ogóle. Sama dyskusja spowodowała, że już zaczęła opowiadać głupoty. Bóg nigdy nie powiedział, że drzewa nie można dotykać. Ale ona już sobie to kręciła. Rozumiecie to? Wiecie, co już się w niej rodziło? Już się w niej rodziło coś, czego nie było. Chcę, żebyś zobaczył. Rozmowa z kłamcą rodzi kłamstwo automatycznie. Ona już w ogóle powiedziała, nie powiedziała prawdy jakiejś. Tak? Już coś jej się stało z głową. To jest też zupełnie na marginesie mówię. Sama rozmowa z diabłem doprowadza do infekcji. Dlatego tak bardzo was proszę, żeby nie gloryfikować szatana. Szatan mnie atakuje. No to cię w ogóle infekuje. Rozumiem? Szatan mnie atakuje, człowieku. Co z tego wynika wersetu? Szatan zawsze będzie silnie atakował twoje słyszenie Boga. Czy na pewno Bóg powiedział? A więc musisz się spodziewać, że będziesz pod silnymi opresjami, pod którymi z wielu z was już jest. Ponieważ podważacie to, że Bóg do was mówi. Kto to stoi za tym podważaniem? Szatan. Szatan mówi, czy na pewno uważasz, że Bóg do ciebie mówi? A na pewno? A może to nie Bóg? A kto? Bóg? Z diabłem się nie rozmawia. Z diabłem się nie rozmawia, ludzie. Rozumiecie? Z diabłem się nie rozmawia, tak jak ze złodziejem, bandytą się nie rozmawia. Nie rozmawia. Wyobrażasz sobie policjanta, który podchodzi do złodzieja okradającego sklep i zaczyna z nim rozmawiać? Przepraszam bardzo, jaki pan ma powód, że pan właśnie tutaj tą szybę wybił? Czy ewentualnie by pan zechciał odejść od tego sklepu? Absolutnie, tak nie robi policjant. Policjant bo mnie pałę wali w łeb, kuje, rozumiecie? I to wszystko. Diabeł zawsze będzie podważał twoje słyszenie Boga. Oswój się z tym. Musisz zrozumieć, że słyszenie Boga jest opresjonowane. Bo diabeł nie chce, żebyś ty słyszał Boga. Bo jak ty będziesz słyszał Boga, to będziesz słyszał prawdę. Jak będziesz słyszał prawdę, to będziesz miał dostęp do mocy. Jak będziesz miał dostęp do mocy, to pieprzniesz diabła tą mocą. I to on nie chce, żebyś słyszał tego Boga. On nie chce. Dlatego mówi, czy na pewno Bóg powiedział. On nie mówi, że nie powiedział. On poddaje wątpliwość. Wątpliwości w twoim życiu, związane z tym, czy mówi do ciebie Bóg, tak? Są demoniczne. To demoniczne. To demon mówiący, czy na pewno Bóg do ciebie mówi? Po drugie, jeżeli nie może zupełnie zagłuszyć głosu Boga, to stara się go wypaczyć. Rozumiesz? Diabeł chce wypaczać głos Boga. Co on mówi, diabeł? Na pewno nie umrzecie. Czyli okazuje się, że Ewa usłyszała,
Tak? I mówi, no ja słyszałam, że Bóg powiedział, żeby nie jeść. Od razu tutaj widzimy, że przez kontakt z mocą demoniczną dokręca to, żeby nie dotykać. Ale mimo wszystko ona słyszy, więc diabeł już nie zaprzecza temu, że ona słyszy, to wiesz, co zaczyna robić? Zaczyna zaprzeczać treści. A więc jeżeli diabłu się nie uda wyprowadzić cię w maliny pod tytułem, że Bóg nie mówi do ciebie, bo ty już się w ogóle przekonałeś i ty już wyznajesz, Bóg do mnie mówi, to teraz wiesz, co on będzie przychodził. Będzie przychodził do ciebie i będzie podważał to, co słyszysz. I koniec. I w ogóle oswój się z tymi dwoma opresjami, dobrze? Bo one się mu nie znudzą. Rozumiesz mnie? Nie znudzą mu się. Bo to jest tak, jakby się wilkowi znudziło polowanie. Na diabła jesteś zwierzyną. Jeżeli się uzbroisz, ok, to jesteś niebezpieczną zwierzyną. A więc trzeba cię co? No rozbroić, żeby można było na tobie żerować, tak? No więc co? Podważamy głos Boga. Jeżeli nam się nie uda, tak? To powodujemy, że nie będą wierzyli, że ten głos to głos od Pana. I teraz dobrze. To było w ramach takiej bazy. I teraz przyjrzymy się na ton głosu Boga. Najpierw ton. Ton. Co to znaczy ton? Ton to jest, przyjaciele, coś, o czym troszeczkę zaczęliśmy mówić pod tytułem, że on mówi tak, jak ty rozumiesz, tak, jak ty przeżywasz, takie, jakie ty masz doświadczenia życiowe, takie, jak masz kulturę, taki, jak jest twój stan społeczny, to on tak mówi. To jest ten ton, nie? Ale ton idzie dalej. Ton jest czymś takim twoim bardzo osobistym. Coś takim... Każdy z nas, to tutaj, jak tutaj jesteśmy, to jest bardzo indywidualna postać. Cię troszkę z Gosią o tym rozmawialiśmy. Jedną z takich rzeczy, których ja bardzo nienawidzę, to jest to, że religia zabija osobowość człowieka. Taki artykuł teraz pisze: święci, ale bez osobowości. Bo jest kupa ludzi w ogóle w kościołach, oni tak jak osobowości nie mieli. Są tacy w ogóle wyrzuci z osobowości. Nie wiem, zauważycie, są takie wspólnoty, co tak samo się ubierają, tak samo mówią. Spojrzysz na nich, to w ogóle wiesz, o, oni są tacy. Wszyscy tacy sami. Tacy sami. Tak? To jest w ogóle dla mnie jakiś dramat. Ludzie w ogóle mówią do siebie w jakichś takich sformułowaniach, w ogóle wiesz, to słychać w ogóle. Jak pójdziesz, posłuchasz tych, co w odnowie w Duchu Świętym są, to oni takie w ogóle, no, na przykład używają takich sformułowań: duchacze. Duchacz. Duchacz to jest w zrozumieniu ludzi z odnowy w Duchu Świętym na przykład osoba duchowa. Taka, co ma ducha. Duchacze. Wiesz, co? No w ogóle nie daje, co zrobisz. Jak ty duchacz jesteś dla mnie. Na przykład oni nie mówią ewangelista, tylko ewangelizator. Ewangelizator. Ja miałem takiego kolegę, marihuanę kiedyś sadziliśmy. Mieliśmy taki kawał pola marihuany. Taki ze dwa razy jak ta sala tutaj. Tak jest, nie? I mieliśmy takiego Bogdana. Bogdan cały czas jarał. Cały czas Bogdana. Chudy był człowieku, jak to. Cały czas jarał. On w ogóle nie miał żony, nie miał nic przed ciebie, tylko miał marihuanę. On w ogóle uważał, że marihuana to jest największy skarb na świecie, to Bóg dał, w ogóle to Bogdan stwierdził, że jest wierzący w ogóle. Jarał cały czas marihuanę. I to on pomył, robił dla nas, łączył tam w tym benzolu, w tych innych rzeczach, ale tam dla siebie taką czysto jarał. W ogóle co jemu się porobiło we mnie od tej marihuany? Słuchajcie, Bogdan miał swoisty ton głosu. Na przykład on nie mówił chleb, tylko kruszelec na przykład. Idę po kruszelec. On tak z tobą rozmawiał, panie, bo on się najarał, czy on się nie najarał, to już on tak miał. On nie mówił Serek Topielec, tylko Topielec mówił. To w ogóle to był szereg rzeczy i to był ton głosu Bogdana. W ogóle ja to do dziś pamiętam, bo to mi utkwiło w głowie. Ja sobie przypominam te sformułowania, to ja słyszę w ogóle Bogdana w środku. Rozumiesz? Więc jest jakiś ton, który ty masz, to jest twój ton. To jest w ogóle często nieznany komuś. Czasami odzywasz się tak, czy też zachowujesz w tym tonie tylko wśród najbliższych osób, tylko się tam nie wstydzisz. To z dzieciństwa są różne rzeczy, to są jakieś takie w ogóle dziwne zachowania. Moja córka na przykład przez 2 lata przychodziła, obojętnie gdzie byłem, czy siedziałem sobie gdzieś w kościele, czy gdzieś, wkładała mi rękę pod szyję i mówiła: ciepłe. I ona przez jakiś czas tak trwała, następnie odchodziła. Robiła to 2 lata, potem jej przeszło. Tak? I na przykład ona nie mówiła do mnie przez pewien okres czasu w ogóle tato.
Ona mówiła do mnie Lalutek na przykład, nie? I ona no, tak mówiła w ogóle, wołała mi tak w nocy, Lalutek! Wiesz, i ona... To było nam znane w ogóle, to osobiście nie znałem innego Lalutka, osobiście nie znałem jakiegoś, rozumiesz, takiego kontaktu. My mieliśmy coś twojego, prywatnego. My do tej pory na przykład z Sarą mamy specyficzny język porozumienia, który jest w ogóle szczególny tylko dla nas, ona i ja. I tego, wiecie, to jest takie, że jak się na przykład Agata na nas patrzy, no nie? To może ona się nie patrzy z politowaniem na nas, ale w ogóle z takim, w ogóle, że my w tym płyniemy, nie? Bo my w tym płyniemy w ogóle, to jest nasze, to jest ton. Ten ton jest rozpoznany, ona jak nawet do mnie dzwoni, Sara, to ona potrafi z kimś rozmawiać, a jak ze mną dzwoni, taki ton zabiera, takiego tonu. No cześć! Takie coś w ogóle, jakieś robi takie dziwne rzeczy. I to jest coś mega intymnego. I takie coś mega intymnego jest w tobie. I teraz Bóg ma też swój ton. Patrz, Piotr, kiedy poprzebywał trochę z Jezusem, to nabrał jego tonu. Wiecie, że Jezus był góralem. To był góral, on mówił gwarą. To nie był, on nie mówił taką poprawnym językiem w ogóle, nie? On gwarą mówił, to był góral. I teraz Piotr przebywa sobie z nim, tak? I nabiera jego tonu. I zauważcie, jak aresztują Jezusa i tam Piotr w ogóle idzie i ktoś mówią, o, ty też z nim byłeś i tam w różnych przekładach jest różnie. Generalnie oryginał mówi, bo też mówisz w taką gwarą, też mówisz w tym tonie, masz galilejski ton. My cię poznajemy, ty masz galilejski ton. On nabrał tego Jezusa, on nabrał tego. Teraz chcę, żebyś poznał ton głosu Boga, ton głosu pewnego rodzaju, ton. I teraz tak, pierwsza rzecz, Ewangelia Jana 3,33. Bóg mówi prawdę. Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Bóg tylko mówi prawdę. Nie, i teraz ja nie mówię o szczerości, o jakiej rzeczy. On mówi prawdę. Mówiliśmy o prawdzie, zaczęliśmy te nauczania od prawdy. Co to jest prawda? Przesłuchaj sobie tych rzeczy. Jeszcze raz, on mówi tylko prawdę. Duch Święty, który jest w tobie, będzie tobie mówił tylko prawdę. Na przykład. Dam ci przykład. Ktoś się rozchorował i modli się do Boga. I słyszy taki głos. Rozumiem cię, córeczko. To jest demon. Albo twoja dusza. Duch Święty nigdy do ciebie nie powie rozumiem cię, córeczko, jak się rozchorowałeś. A wiesz dlaczego? Bo to nie jest prawda, że chorujesz. Widzisz? Patrz, jak masz zaburzoną duszę, to ty bardzo potrzebujesz, żeby ktoś cię przytulił. Wziął cię na kolana, pomiział. I ty myślisz, że jak takie coś się dzieje w tobie, to jest Duch Święty. I całe nauczania takie powstają. Pan mnie wziął na kolano. Pięknie. Ton głosu Boga to prawda. Ludzie, chcę, żebyście to zrozumieli. On nigdy do ciebie nie powie, rozumiem cię. On do ciebie powie, jesteś zdrowa. Jak ty do niego przyjdziesz i powiesz tak, nie mam siły żyć, to on nie powie, rozumiem, chodź cię przytulę. Nie. On do ciebie powie, wstań i idź. Bo on mówi prawdę. Pamiętam, jak robiłem pierwszą ewangelizację w naszym mieście. Moja żona jeszcze nie była zbawiona. Byłem ja i miałem kolegę. I taką torbę, jak Świadkowie Jehowy, wypełnioną traktatami. I postanowiłem, i megafon jeszcze, i 6 baterii tylko. Torba załadowana, megafon gotowy, wszystko, we wtorek mam wolne. Idę w ogóle ewangelizować, kolega przyjeżdża, we dwóch idziemy, całe miasto nasze w ogóle. Ja wiesz, wiecie, jak ja byłem tym idealista, że ja tu już zaraz kościół założę, 15 sekund w ogóle, wszyscy się teraz nawrócą, zaraz jak ja pójdę, nie? No. Jestem w pracy w poniedziałek, połamałem je korzonki. Rano wstaję we wtorek, ja taki jestem, ja nie mogę się ruszyć. Jestem w ogóle obolały tak, że nie byłem nigdy tak obolały. Mnie nigdy korzonki nie połamały. W różnych sytuacjach byłem, że mam iść, jestem połamany. Skarpetki mi Wiktor pomagał zakładać. Każdy ruch nogi to był ból. Kolega przyjechał,
Co jest Artur? Ja mówię, no to właśnie jest. Modlę się. Modlę się. Już w ogóle rozumiem ton głosu Boga, nie? Mówię, Ojcze, połamało mnie. Co mam robić? I słyszę, idź głosić Ewangelię. On nie powiedział, rozumiem Cię. On powiedział, idź głosić. Ja mówię, Ojcze, nie mogę się wyprostować. I słyszę jego głos. Ty się wyprostuj. Rozumiesz, co do mnie mówi Duch Święty? Wyprostuj się. Ja mówię, bolą mnie plecy. I słyszę głos. Jesteś zdrowy. Rozumiesz? Dobrze, mówię. Idę głosić. Założyłem torbę. Wziąłem megafon i kolegę. I idziemy. Kolega nie mówi nic. Idziemy, tak? Ja mówię, dziękuję Ci, Ojcze, że jestem zdrowy. Super się czuję, mówię. Drobiłem jak gejsza. Tak. Przeszedłem tak ze 300 metrów, nie? Jak mnie wyprostowało, tak już nigdy mnie nie zgięło. I wiedziałem, że szwadrony aniołów idą przy mnie. Tego dnia ogłosiliśmy Ewangelię setkom ludzi. Setkom ludzi. Chcę, żebyś zrozumiał głos Boga. Bóg mówi prawdę. Bóg nigdy nie powie ci coś innego, bo On nie umie. Stwierdzenia, że Bóg mnie rozumie, że On mi tak powiedział, to są twoje duszewne zajawki. Być może potrzeby twojej zranionej duszy. Być może jesteś tak poraniony, że potrzebujesz, aby ktoś ci mówił, że cię rozumie. Żeby cię przytulał. Ja was rozumiem, ludzie, bo ja też tak miałem. Tylko nie nazywajmy tych rzeczy głosem Boga. Bóg nie jest wyrozumiały. Bóg jest prawdziwy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Chcę, żebyście zrozumieli miłość. Miłość to nie jest wyrozumiała rzecz. Żona Johna Austina, kiedy już prowadził wielotysięczny kościół, rozchorowała się na raka. Ludzi uzdrawiali, a ona się rozchorowała na raka. I oni się modlili o nią. Ale ona, jak to bardzo często bywa, że kaznodzieja innych uzdrawia, a sam ma dużo ciężej dojść do zdrowia, ona nie umiała przyjąć tego uzdrowienia. Zresztą książka powstała o tym. Ona napisała potem swoje świadectwo. Ale w domu wszyscy ogłaszali, że ona jest zdrowa. I ona była już bardzo słaba. I któregoś dnia taką skrzynkę miała wnieść na piętro i mówi do Joela, a jeszcze wtedy był no, nastolatkiem. Mówi, Joel, pomóż mi wnieść tą skrzynkę. A Joel spojrzał na nią i mówi, ale dlaczego, mamo? A ona patrzyła na niego, no Joel, zobacz, jak wyglądam. A mówi, ale nie wiem, o co ci chodzi, mamo. Oni tak jej pomagali w domu. I ona potem opisała to w książce. Mówi, dlatego wyszłam z raka. W tym domu nikt, ani syn, ani córka, ani mój mąż, nigdy nie zlitowali się nade mną. Zawsze traktowali mnie jako zdrową. Zawsze. Nikt w domu jedną sekundę nawet nie powiedział mi, że jestem chora. Kiedy Agata dostała raka, zrobiłem dokładnie to samo, co Austinowie w domu. Kiedy Agata miała temperaturę, a pierś była spuchnięta, patrzyłem jej w oczy, miałem łzy w oczach. Mówię, Agata, 11 dni usług przed nami. Masz zrobić 1500 kilometrów za kółkiem, modlić się o chorych i wypędzać demony z ludzi. Jedziemy. Rozumiecie? Ona się modliła o ludzi, bo ja wiedziałem, że manifestują się przez nią dary uzdrawiania. Ona się modliła o ludzi, a ja stałem za nią z tyłu, żeby nie upadła z bólu. 8 miesięcy. Rak zniknął. Bóg mówi prawdę. Przestań się rozmywać w tym. I nie daj się jakimś dziwnym ruchom, tak?
które będą ci tłumaczyły, tak? Jaki to On jest. On jest taki. To Bóg. Czysta miłość. Druga rzecz. W drugim liście do Koryntian 13:11 są dwie rzeczy. Przede wszystkim Bóg mówi miłość. A więc Bóg mówi prawdę, primo. I dalej Bóg mówi miłość. Bo miłość wyrasta z prawdy. Czyli On objawia się jako miłosny Bóg, ale na prawdzie. Ale zawsze jako miłosny, czyli dostępny. Ja jestem w każdej sytuacji życia. Tak? On będzie do ciebie mówił o swojej obecności. O tym, że On cię nie zostawi i nie opuści. O tym, że On cały czas jest blisko. Będzie rozmawiał z tobą o tych rzeczach. Nigdy z tobą się nie wda w rozmowy o twojej samotności. Rozumiesz? O twojej nijakości. Będzie cię zapewniał o swojej miłości. Ten głos cię będzie zapewniał o miłości. Głos Boga to najpierw głos prawdy, tak? I dalej głos miłości. Kiedy On do mnie mówi, tak? Czuję się kochany. Po prostu. Nie niesiony, nie wiem, za kołnierz przez życie. Kochany po prostu. Czuję się kochany. Po trzecie, w tym samym wersecie jest napisane, że Bóg mówi pokój. Czyli głos Boga będzie przynosił pokój. Rozumiecie? Wewnętrzną harmonię. Ten głos nigdy nie będzie powodował, tak? Że będziesz zaniepokojony. Głos Boga nie robi niepokoju wewnętrznego. Głos Boga nie przynosi strachu. Głos Boga nie przynosi lęku. Głos Boga nie przynosi potępienia żadnego. Ale o tym za chwilę. Dalej, w Ewangelii Mateusza 10:49. Bóg mówi wiarę, a więc On będzie zawsze mówił do ciebie w wierze. On nigdy nie będzie jakby dyskutował z tobą na temat niedowiarstwa. W ogóle ludzie myślą, nie myślcie sobie, że w ogóle że Bóg do ciebie przychodzi i mówi coś inaczej niż wiarę. On cały czas ci będzie mówił, wierz mi. No wierz. Wierz w Jezusa. Wierz w uzdrowienie. Wierz w zaopatrzenie. Rozumiesz, o co chodzi? Ty do niego przyjdziesz z problemem finansowym, tak? A On będzie ci mówił o wymianie krzyżowej. Ludzie, tego się nie chce słuchać. Mogłeś nieraz to mieć. Posłuchaj teraz, przypomnij sobie, może ci się coś, może załapiesz to. Przyszedłeś do Boga z jakimś problemem i oczekiwałeś na rozmowę o tym problemie, na jakąś odpowiedź. Na jakąś odpowiedź. A w twojej głowie, czy gdzieś nawet nie w głowie, zaczęły się pojawiać jakieś myśli związane w ogóle z jakąś prawdą Bożą. Na przykład w ogóle z zaopatrzeniem finansowym. Że jesteś zaopatrzony, o co ci chodzi? A Boże, ja nie mam za co żyć. Ale nie wiem, o co ci chodzi. Jesteś zaopatrzony finansowo. Wiem, do czego On cię kieruje? Żebyś zaczął teraz mówić, że jesteś zaopatrzony finansowo. Żebyś nie przychodził do Boga i żebyś nie mówił, Panie, nie mam pracy. Panie ratunku, nie mam pracy. Panie ratunku, nie mam co jeść. Ratunku. On będzie do ciebie mówił, ale ty jesteś zaopatrzony. Ty masz wszystkiego pod dostatkiem. Po co? Żebyś ty zaczął to mówić. I wiesz, co się wtedy robi? Mówi się, Ojcze, dziękuję ci, że ja mam wszystkiego pod dostatkiem. Że jestem najlepszy. Że gdziekolwiek pójdę, tak? To dostanę super pracę. Ja nigdy w życiu nie miałem problemu z pracą. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. A mam za sobą kupę lat więzienia, wyszedłem. Ja w ogóle 2 tygodnie nie pracowałem. To było wszystko, całe życie, że nie pracowałem 2 tygodnie. Ja nie wiem, ale ja w ogóle zawsze mówiłem, tak, że w ogóle ja jestem zdolny, że ja mam pracę, że ja potrafię, rozumieć, o co chodzi. Do tego pobudzał mnie jego głos. Dlatego moje modlitwy nigdy nie wyglądały w ten sposób, znaczy nigdy. Kiedyś tak, jak byłem jeszcze schorowany na głowinę, to tak. Ale potem jak się zacząłem uzdrawiać, to moje modlitwy nie trwały godzinami. Tak? To były proste rozmowy. Proste komunikaty. Proste komunikaty. Przecież pamiętam, jak mieliśmy ten wypadek samochodowy, toczyliśmy się, a ja miałem w głowie tylko jedno. Nie umrę, ale będę żył, opowiadał, będę dzieła Pana. Oto prawda. To, że ja się toczę samochodem, no to z tego, że się toczę. Że on się przewraca, ale ja wiem co, a ja słyszę w ogóle głos. I wiesz, ten głos brzmi, nie umrzesz, ale będziesz żył. No to co robię? No powtarzam, nie umrę, ale będę żył.
Nie mówię ratunku. Ratunku. Pastor taki opowiadał mi kiedyś, mówi, telefon dzwoni, odbieram, krzyk, pastorze, moc się, bo się stacza. On mówi, jak to się staczasz? On mówi, no zjeżdżam samochodem z nasypu. W ogóle. A pastor mówi, pierwsza reakcja jego była taka, że w ogóle jakiś grzech idzie, wiecie o co chodzi. I szybko do niego dzwoni, bo sobie nie może poradzić. A on zjeżdżał chłopina w ogóle samochodem z nasypu, zsuwał się i nie mógł i tyle zaczął dzwonić do pastora. Móc się, bo się staczał. Więc Bóg mówi wiarę. Wiarę. On zawsze będzie ci mówił, ufaj mi, ja cię nie zawiodę. On nie będzie mówił, rozumiem cię, że ci trudno, rozumiem, że mi nie ufasz, tak krótko jesteś jeszcze we mnie. On w ogóle tak nie gada z tobą. W ogóle ludzie, on naprawdę bierze nas poważnie. Kiedyś Duch Święty powiedział do Agaty, mówi, Agata, ja z tobą na poważnie, a ty? A jak ty ze mną? Na poważnie też, czy? Bo miała dylematy. Dalej, Ewangelia Mateusza 9:2. Bóg mówi odpuszczenie grzechów. No a więc co? No przecież On nigdy nie powie do ciebie w kategoriach potępienia. Nigdy. Ten głos to nie jest, ten ton głosu to nie jest kategoria potępienia. On ci nie przypomni żadnych rzeczy. Ty upadniesz teraz. Teraz upadasz. W tej sekundzie upadasz. Za 10 sekund, tak? Modlisz się do Niego. On w ogóle nie mówi do ciebie o tej rzeczy. On nie mówi, pamiętasz co się stało? 10 sekund temu? Lewiego? Coś tam robił. Porosa włączyłeś i żeś tam coś robił. Palec coś robił. No. Ty nie po to dałem te ręce. On tak nie mówi do ciebie. On nie mówi tak. On nie wspomina ci grzechu. On nie wspomina ci tego. On nie wspomina ci twojego upadku. To ten głos. To głos odpuszczone grzechy twoje. Odpuszczone grzechy twoje. Zapomniane grzechy twoje. On ze mną nigdy o grzechu nie rozmawiał. Ja nie pamiętam, żeby on w ogóle ze mną... Ludzie mówią, o Duch Święty przekonuje świat o grzechu. A ja mówię, ale ja nie jestem światem. Świat to on przekonuje, ale nie mnie. On ze mną w ogóle nie gada, ja jestem święty. On już mnie kiedyś tam przekonał. Tak? Się dałem przekonać i już jestem po tej dobrej stronie mocy. Tak? Niech on tam Wejdera przekonuje. Ja jestem z jodą już. Odpuszczenie grzechów. Odpuszczenie grzechów. I Ewangelia Marka 6:50. Bóg mówi odwagę. Bóg mówi odwagę. Cały czas do przodu, dzieciaku, do przodu, do przodu. Panie, czy ja na pewno tą pracę będę mógł mieć? Idź do tej pracy. Dawaj. Panie, bo podwyżkę mogę, no. Czego się tutaj... Idź, powiedz, że jesteś wart dwa razy tyle, no. No idź. Rozumiesz? Ty jesteś mój syn, ty jesteś moja córka, odważnie do przodu. A ludzie czekają i mówią, czekam, aż Pan mnie pociągnie. Ja mówię, ciebie nikt by nie pociągnął. W ciebie by Penichinem rzucili, ty byś nie upadł. Czy Penichinem dostał w łeb i tak byś nie upadł na ziemię, byś miał wątpliwości, czy to Pan? Wieku, tacy są chrześcijanie. Bo cały czas, czy to Pan? A co to? Człowieku, czy na pewno mogę, że... Człowieku, Bóg mówi odwagę. Głos Boży to jest odwaga. Do przodu. On nigdy do ciebie nie powie, bądź ostrożny. W Biblii jest napisane 5 razy bądź ostrożny. 5 razy w całym Piśmie Świętym bądź ostrożny, rozumiecie? Z czego 4 razy dotyczy tego, aby uważać na rzeczy święte w świątyni. 5 już nie pamiętam. Ale za to 360 parę razy jest napisane nie bój się i nie lękaj. Jest subtelna różnica. 5 do 360 paru, tak? Z tego 4 się nie liczą.
Ten jeden to akurat chyba był jakiś anioł zawiódł. Głos odwagi. Przestań uważać, że głos Boga to jest głos, który cały czas cię zatrzymuje, w czymś mówi. Pomyśl, rozważ, zastanów się. To też nie jest głos, który ciągle ci pokazuje różne mankamenty. Uważaj na tego, uważaj na tamtego, ten jeszcze jest taki, a ten jeszcze jest taki. Temu nie zaufaj do końca, a na tego uważaj, bo wiesz. To nie jest głos Boga, to są twoje chore wyobrażenia, a demony tylko łapy zacierają, mówi, jest następny schizol. Czy można go dosiąść, proszę ciebie, i dojechać, bo myśli, że Pan do niego mówi. Ucina sobie pogawędki z własną psychiką. Ton głosu Boga, czyli podstawowy element. Bóg mówi prawdę, Bóg mówi miłość, Bóg mówi pokój wewnętrzny, Bóg mówi wiarę, Bóg mówi odpuszczenie grzechów, Bóg mówi odwagę. Sześć elementów, które są bazą, tak, na której w ogóle On mówi coś. I On nic nie mówi poza tymi rzeczami, czyli On na tym staje, ten głos to z tego się wywodzi, a reszta to jest sieczka. Co ziarno to plew. Człowieku, ja widzę kupę zalęknionych chrześcijan. Zalęknionych. Latają od proroka do proroka i patrzą, co im prorok tam na ksukta na ucho. Tak? Jeden prorok mu to powie, drugi mu powie co innego, a on jest w takim rozdwojeniu i mówi, co ja mam zrobić? Mówi, jeszcze jest trzeci prorok przyjeżdża. Idź, może on wypośrodkuje. To jest taki prorok środka. Ten był taki bardziej taki, ten liberalny był, ten był taki ortodoksyjny, ten jest taki, proszę ciebie, środek. Tak? Idź do tego, ten ci wyrówna wszystko, będziesz szedł równiutko. Do tysiąca proroków pójdziesz. Jeżeli nie zrozumiesz, że Bóg mówi w taki sposób, to zawsze będziesz zawirowany jak byk na lodzie. Zrozum to. Zawsze tak będzie, a ja nie chcę takiego życia mieć. Ja nie chcę mieć takiego życia. Ja wyrzekłem się takiego życia. Ja wyrzekłem się życia w chaosie. Życia w zamęcie. Ja słyszałem w ogóle mnóstwo sprzecznych informacji do mojego życia. Mnóstwo sprzecznych. Ja powiedziałem, Boże, ja tak nie będę żył. Ten mi mówi to, ten mi mówi tamto. Na jednym kazaniu słyszę to, na drugim słyszę tamto. Mówię, koniec z tym, Panie. I zacząłem szukać Boga i rozpoznałem ton głosu Boga. Od wieków ten sam. Przeleciałem mnóstwo razy całą Biblię. Przeczytałem wszystkie dostępne na polskim rynku książki o przebudzeniu. I zobaczyłem, że to jest to. Cały czas. Od tysięcy lat ten sam ton głosu. Cały czas. Mówię, aha, mam cię. Teraz będę cię słyszał. No tak, bo ja musiałem zatrybić, to wiesz, o co chodzi. Bo ja byłem tak wkręcany w różne rzeczy, ja byłem ciągle wkręcany. W kościele zielonoświątkowym byłem wkręcany, mnie człowieku, w różne rzeczy. Musisz cierpieć, się Pan nauczy czegoś. Ja mówię, kurczę, no dobrze, to będę cierpiał, no nie ma problemu, tak? Poszedłem tym gdzie indziej, nie, tu się nie cierpi w ogóle, wiesz, tutaj w ogóle jest lajtowe życie, tu się nic nie dzieje, nawróciłeś się, to nic ci włos w głowie ci nie spadnie, bo nie ma co spać. Rozumiesz? Wszyscy mi mówili coś innego. Ja mówię, zaraz jak to jest? Zbadałem te rzeczy, ludzie. Tyle lat na tym żyję i się nigdy na tym nie potknąłem, słyszę Boga. Dlatego nie zgadzam się z tym, że ludzie mają problem ze słyszeniem Boga. Nie mam zgody na to. Nie mam zgody po prostu. Dobrze.